Zadanie chmury z matury z informatyki rozszerzonej 2019. Pełne omówienie w arkuszu kalkulacyjnym. Dane pobiorę z mojej strony maturainformatyka.buzinfo.pl, na której zamieszczam omówienia zadań z nowej matury z informatyki rozszerzonej. Oczywiście dział arkusz kalkulacyjny. Tutaj pobiorę dane. Tutaj także zamieszczę tworzony właśnie film instruktażowy. Pobrany plik z danymi pogoda.txt, jest to jedyny plik wejściowy. Dzień, temperatura, opad, kategoria chmur oraz wielkość chmur. Zaznaczmy wszystko, Ctrl-A, Ctrl-C i wklejmy do arkusza kalkulacyjnego. Ja to wrzucam do arkusza Calc z pakietu LibreOffice, ale można robić to w każdym arkuszu kalkulacyjnym. Import widzę, że nie jest zbyt domyślny. Widzę, że separatorem jest średnik, więc wymuśmy na nim, żeby średnik był separatorem. OK. I widzimy, że wszystkie dane w odpowiednich kolumnach zostały zaimportowane. Treść zadania. Naukowcy na obcej planecie monitorują pogodę. Co dziennie, 1, 2, 3, to są kolejne dni, sprawdzają temperaturę, następnie wielkość opadów, typ chmur, jeżeli mamy 0, to jest niebo bezchmurne, możemy mieć też cirrusy lub stratusy, czyli 0C lub literka S, oraz wielkość chmur od, o ile występują, od 1 do 5. W 301 dniu kamera uległa awarii i dane o wielkości chmur i zachmurzeniu mamy wyzerowane, natomiast oczywiście opady, miernik opadów i temperatury działają nadal poprawnie. I przechodzimy do treści zadań. Punkt pierwszy. Policz liczbę dni, dla których temperatura wynosiła przynajmniej 20 stopni i jednocześnie opad był mniejszy niż 5 mm. Wykorzystajmy dodatkową kolumnę. Zadanie pierwsze. Jeżeli te dwa warunki, no to muszę je połączyć. I w tym arkuszu kalkulacyjnym w Excelu byłaby to funkcja oraz, to większe równe 20 stopni oraz to mniejsze równe 5 mm. Jeżeli taki dzień zachodzi, to jak będę go liczył, czyli 1, a w przeciwnym wypadku 0. Skopiujmy dane przez podwójne kliknięcie do końca kolumny i wystarczy zliczyć jedynki. Może tutaj, żeby nie biegać gdzieś tam pod kolumnę, równa się suma z całej tej kolumny. Do końca skaczę. 63 takich dni. Podpunkt drugi. Znajdź najdłuższy ciąg takich dni, gdzie temperatura rośnie. Jeżeli znajdziemy taki ciąg, jak tutaj widzimy 3,4, 5 i tak dalej, do 7, to podajemy od pierwszego dnia, kiedy rosła, czyli nie 35 dzień, tylko 36 dzień do 38 dzień, jak widzimy w sugerowanej odpowiedzi. Zbuduję tutaj ciągi rosnące w kolumnie G, jeżeli będą narastały liczby w kolumnie B. W bardzo prosty sposób. Jeżeli ta komórka jest większa od swojej poprzedniczki, to wtedy zwiększ wyraz w kolumnie G, czyli ta komórka plus 1. W przeciwnym wypadku wyzeruj nasz szereg. I sprawdźmy, jak to zadziała. Dobrze. Jeżeli temperatury rosną, tak jak tutaj pierwsze trzy, widzimy, że rosną też tutaj kolejno wartości w kolumnie G. W momencie, kiedy temperatura przestaje rosnąć, te komórki są zerowane. Tu widzimy, doszliśmy aż do 6, ale my musimy znaleźć najdłuższy taki ciąg dni. Więc szukamy maksa z tej kolumny. Równa się max z całej kolumny
I to jest 8. Musimy teraz odszukać tutaj ósemkę. Może najłatwiej przez formatowanie warunkowe. Zaznaczmy całość. Format, formatowanie warunkowe. Warunek. Co tutaj mi wskoczyło? Aha. Czy wartość komórki jest równa 8? Tak? Przed chwilą to wpisywałem, więc jeszcze on to pamięta. Ustawmy sobie jakiś styl. Może jakiś nowy styl, żeby czcionka była tło. Żeby tło było wyraziste. Żółte na przykład. OK. OK. I teraz patrzymy szybciutko. O, mamy tutaj żółte tło. Tak? Tu jest jedyna ósemka. Zgodnie z treścią zadania wiemy, że tylko taki jeden ciąg jest. Więc jako odpowiedź podajemy przedział do 455 dnia. Od którego? Nie od 447, bo mieliśmy szukać pierwszego dnia już z większą temperaturą, czyli od 448 do 455. I tak napiszmy odpowiedź, zadanie drugie, od 448 do 455. To są te dni, kiedy temperatura miała najdłuższy cykl rosnący. Punkt trzeci. Dla pierwszych 300 dni, pamiętamy, że w 301 dniu zepsuła się kamera, ale to nie ma znaczenia. Po prostu bierzemy pierwszych 300 dni i liczymy dla każdego typu chmur, czyli dla C1, osobno dla C2, dla S1 aż do S5, dla każdego osobno średni opad. Wyniki mam przedstawić oprócz tego, że w tabeli, także na wykresie kolumnowym z właściwym opisem. W arkuszu kalkulacyjnym, jeżeli chcemy coś pogrupować czy wyfiltrować, używa się zwykle tabel przestawnych. Jednak z założenia ja używam tabel przestawnych nie z oryginalnej tabeli, tylko z kopii tabeli. Czasami chroni to przed pewnymi błędami, a zatem zaznaczam sobie naszą tabelę, skaczę do końca. Pamiętamy jednak, że interesowało nas nie 500 dni, a 300. No cóż, no to lecimy do góry, do 300. I skopiujemy sobie tabelę, która obejmuje tylko 300 dni. Ctrl-C. W nowym arkuszu wklejam taką tabelę nie przez Ctrl-V, a przez Ctrl-Shift-V, po to, żeby nie wklejać formuł, a jedynie dane, liczby i teksty. Skoczmy jeszcze na sam dół, rzeczywiście do 300 dnia. Wracamy i wstawiamy tabelę przestawną z tych danych. Kiedyś to było w menu dane, tabela przestawna. Zostało to w nowszych wersjach przeniesione do wstaw, tabela przestawna. Całe zaznaczenie, automatycznie zaznaczyła się cała spójna tabela. Tworzę taką tabelę. Do pola wierszy wrzucam to, co chcę grupować, a chcę pogrupować moje wyniki po kategorii i po wielkości chmur. A co będę dla nich zliczał? Wielkość opadów. Ale nie sumę, tylko średnią. Dla każdej kategorii i wielkości chmur. Wstawiamy i jak widzimy, pojawiła się nowa zakładka, na której mamy dla chmur C1 średnią, C2 aż do C5 oraz od S1 do S5 średnie. Czyli to, co nas interesowało. Oczywiście to powinno być do drugiego miejsca po przecinku. Możemy Ctrl-1 i oczywiście miejsca dziesiętne wymusić. Dwa miejsca po przecinku. Proszę bardzo. Tą tabelę możemy podać już jako odpowiedź. A oprócz tego oczywiście tworzymy z tego wykres. Dla tych kilku wierszy to chyba najprościej jest ręcznie wszystko zrobić. 10 komórek, tak? Bo można by oczywiście tutaj łączyć tekstami tą komórkę z tymi 5 i tę komórkę z tymi 5. To sobie po prostu przekopiuję. Ctrl-Shift-V, żeby przekopiować same wartości. A z tego tworzymy wykres. Wykres. Dalej. Pierwsza kolumna jako etykieta, dokładnie tak. Dalej, no i tytuł. Średnia opadów w zależności od typu chmur
To w skrócie napiszemy tylko, no niech będzie. Oś X to jest oczywiście typ chmur, a oś Y to jest właśnie ta średnia opadów. Utwórz. Kolumna E to jest nieistotne i możemy cieszyć się poprawnym wykresem. No może go troszeczkę przesuńmy jeszcze. Podpunkt czwarty polega na stworzeniu symulacji. Zakładając pewne warunki, które określił w swojej teorii naukowiec, musimy obliczyć, jakie będą pojawiały się chmury, ich typ oraz wielkość w kolejnych 500 dniach na podstawie pewnych obserwacji. Potem nasze wyniki będziemy musieli tutaj w tych trzech podpunktach porównać do faktycznie zaobserwowanych. Najważniejsze jest jednak w tym momencie stworzenie symulacji, która uwzględnia wszystkie te warunki. Dodatkowo wiemy, że pierwsze 20 dni na pewno teoria tego profesora pokrywa się z rzeczywistością, czyli na pierwszych 20 dniach będziemy mogli sprawdzić, czy nasze obliczenia są poprawne. A zatem spróbujmy zasymulować, jakie typy chmur będą się pojawiać w kolejnych dniach. Założenie pierwsze. Jeżeli w danym dniu nie ma chmur, czyli wynoszą 0, to następnego dnia na pewno pojawią się chmury o wielkości 1. Jeżeli poprzedniego dnia nie było chmur, to teraz się pojawią o wielkości 1. W przeciwnym wypadku jeszcze nie wiemy, co się stanie. Na razie wpiszmy 0. Przekopiujmy ten wzór w dół i widzimy, że po zerze zawsze jest jedynka. To, co się dzieje po jedynce, to jest jeszcze niekoniecznie poprawne. Patrzymy dalej. Chmury po 3 dniach samoczynnie przechodzą w chmury o wyższym numerze, aż do numeru 5. No dobrze. Po 3 dniach, czyli muszę sprawdzać 3 poprzednie stany. Ojejku, no to zaczniemy w takim razie modyfikację od tego wzoru, a korzystając z informacji, że pierwsze 20 dni jest na pewno poprawnych, tu wielkość chmur przepiszmy z obserwacji, czyli 0, 1, 1. 0, 1, 1. A tutaj ten wzór już będziemy modyfikować. Zamiast 0 musimy wprowadzić kolejny warunek. Jeżeli chmura, wielkość chmur tego dnia i 2 dni wcześniej, i oczywiście tego też, są takie same, to znaczy, że muszą przejść na wyższy poziom. Czyli jeżeli to jest równe temu, to wtedy przechodzimy na poziom wyższy. Czyli to plus 1. A w przeciwnym wypadku nie zmieniamy poziomu, czyli pozostaje H5. Enter i przekopiujmy ten wzór w dół. W porządku. 3 jedynki, potem 3 dwójki, 3 trójki, 3 czwórki, 3 piątki, ale do piątki włącznie powinno być. A my tu narastamy dalej. Musimy wprowadzić ograniczenie dla 5. Innymi słowy, nie zwiększamy o 1, jeżeli są 3 dni poprzednie takie same, ale musimy dodać tu jeszcze warunek i drugi warunek, że H5 jest mniejsze od 5. Wtedy narasta. Jeżeli H5 będzie równe 5, no to już wtedy nie zwiększamy. O. I kopiujemy wzór w dół. I widzimy, że do piątki narastały, ale potem już przestał poziom chmur narastać. Chmury o wielkości 5 zanikają do zera, gdy spadnie co najmniej 20 mm deszczu. Do zera, ale dopiero następnego dnia. Zmodyfikujmy zatem nasz wzór w taki sposób. Jeszcze zanim będziemy ewentualnie zwiększać poziom chmur, musimy sprawdzić, czy wynosiły one wielkość 5 i czy spadło odpowiednio dużo wody. Jeżeli otwórzmy nawias, zróbmy sobie tutaj troszeczkę miejsca. I musimy dwa warunki wprowadzić, a zatem i otworzyć nawias. Jeżeli poprzednio był poziom chmur 5,
oraz spadło co najmniej, czyli opad. Spadło co najmniej 20 mm, ale nie tego dnia, tylko poprzedniego dnia spadło co najmniej 20. Czyli nie C6, tylko C5, skorygujmy. Spadło co najmniej 20, większe równe 20, to wtedy następnego dnia, czyli ten, w którym edytuję, tak, bo sprawdziłem opad dla poprzedniego dnia, wynosi 0, czyli ten dzień kolejny jest bezchmurny, a w przeciwnym wypadku dopiero sprawdzamy warunki powiększania chmur. I tu musimy oczywiście domknąć jeszcze nawias. Sprawdźmy, jak to zafunkcjonuje. Dobrze, do piątki dochodzi i tutaj mamy z piątki na 0. To znaczy, że tego dnia musiał być duży opad. Tak, 22. Tu była piątka, ale 15 nie spowodowała zaniku chmur. Natomiast ten opad powyżej 20 spowodował zanik chmur. Popatrzmy jeszcze może dalej. Tu mamy piątkę i ta piątka się utrzymuje, jak widzimy, bardzo długo. Aż do momentu, kiedy pojawił się opad powyżej 20, przynajmniej 20 mm i następnego dnia poziom chmur jest zerowy, co zresztą zgadza się z obserwacją, chociaż już mamy 38 dzień. Wielkość chmur mamy już określoną, natomiast gdy tworzą się chmury po bezchmurnym dniu, musimy jeszcze określić typ chmur, czy to są cirrusy, czy stratusy. I widzimy, że zależy to od temperatury. Jeżeli temperatura w dniu pojawienia się chmury jest nie mniejsza niż 10 stopni, pojawiają się cirrusy. W przeciwnym wypadku stratusy. Na początek, pierwszy dzień, wpiszmy sobie wielkość chmury 0. No to typ chmury taki wyjątkowy, także 0 z ręki. A tutaj już będziemy obliczać. Dlaczego drugiej komórki? Bo będziemy korzystać także z poprzedniego dnia. Jeżeli, i tak jak w pierwszym dniu, jeżeli mamy wielkość chmury 0, to mamy typ chmury zupełnie wyjątkowy i wynosi on także 0. Jeżeli po lewej stronie mamy 0, to typ chmury wynosi także 0. W przeciwnym jednak wypadku muszę sprawdzić, czy chmurę tworzymy, czy chmura kontynuuje narastanie. A to łatwo sprawdzić dzień wcześniej. Jeżeli dzień wcześniej było 0, to znaczy, że chmura jest stworzona. Czyli jeżeli dzień wcześniej nie było zera, może tutaj jeżeli, tak? Jeżeli dzień wcześniej nie było zera, to znaczy, że kontynuuje typ chmury narastanie, czyli jest taki sam typ, jaki był wcześniej. Jeżeli jednak było zero, to znaczy, że musimy stworzyć chmurę, ale w zależności od tego, jaka jest temperatura. Czyli jeżeli temperatura w dniu tworzenia chmury wynosiła więcej lub równe 10, to mamy do czynienia z cirrusami, a w przeciwnym wypadku ze stratusami. Zamykamy ten nawias, zamykamy ten nawias i zamykamy ten nawias i spróbujmy to przekopiować w dół i sprawdzamy. 0, cirrusy. 0, cirrusy, ponieważ to w chwili tworzenia więcej niż 10 stopni. Czy gdzieś tutaj do stratusów dojdziemy? Tutaj, bo proszę bardzo. I zgadza się to rzeczywiście z odczytami, ponieważ w trakcie tworzenia mieliśmy mniej niż 10 stopni. Innymi słowy, zakładamy, że dobrze określiliśmy te chmury zgodnie z teorią profesora. Ponieważ nasza symulacja już jest gotowa, możemy przejść do właściwych podpunktów zadania czwartego. Podpunkt A. Podaj liczbę dni z chmurami o wielkości od 0 do 5. Na podstawie teorii profesora oczywiście. Wielkość chmur to jest tylko ta jedna kolumna. Ta jedna kolumna mnie interesuje. A ja już powiedziałem, że najlepiej, zaznaczmy sobie ją i skopiujmy, takie rzeczy robić tabelami przestawnymi. A zatem wkleję sobie te dane do osobnego arkusza, tylko nie poprzez Ctrl V, proszę Państwa. No bo dlaczego? Tu oczywiście jest odwołania do komórek po lewej stronie, które tutaj nie istnieją. Chciałem tylko tę jedną kolumnę wkleić. Tylko Ctrl Shift V, czy jak kto woli, edycja, wklej specjalnie. Pomijamy formuły, co zresztą jest przy wklej specjalnie domyślne.
Innymi słowy, same wartości wkleiliśmy. I to jest tabela jednokolumnowa, z której stworzymy tabelę przestawną. Będziemy grupować co? Dni. A zliczać będziemy co? Także te dni. Ile ich było w każdej grupie? Oczywiście nie suma, tylko zliczamy. I w kolejnej zakładce pojawia nam się tabela, w której widzimy, że 34 dni bezchmurne i tak dalej. Ilość dni w każdym typie wielkości chmur. Jeszcze podpunkty B i C dotyczą tego samego. Dla pierwszych 300 dni, czyli dopóki kamera była sprawna, podaj, ile dni potwierdza teorię profesora, czyli są zgodne z rzeczywistością. Przy czym podpunkt B dotyczy wielkości chmury, a podpunkt C dotyczy kategorii chmury. Podpunkt B, podpunkt C. Jeżeli wielkość chmury z teorii profesora jest równa wielkości chmury z odczytu, to taki dzień policzymy, a w przeciwnym wypadku go nie policzymy. I dokładnie tak samo, jeżeli typ chmury jest równy kategorii chmury z odczytu, to taki dzień liczymy, w przeciwnym wypadku go nie liczymy. Przekopiujmy to sobie w dół. Sprawdźmy, czy gdzieś są różnice. O, tutaj się pierwsza pojawia. Wiadomo, że do 20 dnia takich różnic miało nie być. Natomiast tu już widzimy różnicę na wielkości chmury, bo tutaj mamy, zgodnie z teorią profesora, już pierwszy dzień wielkości 3, a tutaj po raz czwarty pojawiła się wielkość chmury typ 2. I wystarczy teraz zsumować jedynki. Tylko, że nie do 500 dnia, a do 300. Zaraz to skorygujemy. Ten wzór sobie skopiujmy też tutaj i zedytujmy go. Nie do 502, tylko do 302. Zobaczmy zresztą, że w wierszu 302, tutaj gdzieś on jest, 302 mamy 300 dzień. Bardzo dobrze, właśnie to nam, o to nam chodziło. I tutaj też zmodyfikujmy do 302. A zatem odpowiedziami jest 296 i 286 dni poprawnych, zgodnych z teorią profesora, na 300 pierwszych dni pomiarów. To kończy zadanie.